Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest pani Monika Marszałek. Dzień dobry. Dzień dobry. Lokalny przedsiębiorca. Spotkaliśmy się dziś, żeby sobie porozmawiać o planowanym projekcie. Bardzo ciekawym projekcie. No właśnie, co to za inicjatywa? Jest to projekt na grupę wsparcia dla osób opiekujących się chorymi paliatywnie, śmiertelnie. Jest to grupa, która ma pomóc rodzinom i bliskim osób chorych, przede wszystkim leżących w domu, poradzić sobie z taką sytuacją. Pomysł wziął się po tragedii naszej rodzinnej, gdzie dziadek po udarze przez kilka miesięcy leżał w domu i sytuacja, która zrobiła się wokół tego, która powstała i atmosfera między rodziną w rodzinie, między osobami, które mają się opiekować nagle dziadkiem, które chciały, ale też nie do końca potrafiły, zrodziła w głowie pomysł, aby coś takiego powstało właśnie w Płocku. Drugim powodem, który sprawił, że byłam pewna, że taki pomysł, czy taki projekt powinien powstać, była sytuacja taty mojego kolegi, którego mama przez wiele lat, również po wypadku, leżała i jego tata poświęcił się tak opiece nad mamą, że właściwie przestał żyć własnym życiem, w ogóle nie wychodził z domu i kiedy po śmierci właśnie swojej żony chcieliśmy go namówić na jakiekolwiek wyjście z domu, okazało się, że jest to właściwie niemożliwe. On już tak głęboko tkwił w tym życiu, które było związane z opieką nad swoją żoną, że nie potrafił funkcjonować inaczej. I jest to jeden z wielu problemów takich osób, rodzin, bliskich, które opiekują się chorymi, ponieważ stres związany z chorobą, stres związany z bardzo często nieuchronną, zbliżającą się czasami bardzo szybko, czasami bardzo wolno śmiercią, powoduje, że te osoby również zaczynają cierpieć, zaczynają chorować. Oczywiście chodzi mi tutaj o choroby emocjonalne. Nie potrafią sobie poradzić z sytuacją. Bardzo często popełniają błędy w opiece nad bliskimi, to znaczy nie rozmawiają z nimi o śmierci, nie próbują się oswoić, próbują oszukiwać bliskich, próbują mówić, że wszystko będzie dobrze, co nie jest tak naprawdę, co nie jest prawdą. I stąd pomysł, aby powstała taka grupa, która pomoże osobom, które czasami w bardzo krótkim czasie stają przed faktem zmiany swojego życia, stają przed faktem, na który nie mają żadnego wpływu i czasami jedąc do szpitala odbierają swoich bliskich już w stanie, który zmienia absolutnie życie wszystkich tych osób. Dla kogo dokładnie ten projekt jest skierowany? To jest projekt skierowany do osób, które opiekują się, tak, chorymi, o których rozmawiamy. Są to rodziny, są to bliskie osoby, są to też opiekunowie, to są ludzie, którzy zaczynają pracę, na przykład właśnie taką. A co projekt przewiduje? Jaką pomoc? Projekt przewiduje cykliczne spotkania w ustalonym terminie, w ustalonym miejscu, w którym będziemy się spotykać, czyli chętni będą się spotykać z terapeutą, z psychologiem oraz z pielęgniarką. Jakby dwie formy pomocy. Przede wszystkim forma rozmowy, może to być doraźne jedno spotkanie, może to być cykliczne, to mogą być stałe spotkania przez kilka tygodni nawet, bo projekt jest zaplanowany na pół roku. Jak również ta część bardziej techniczna, jeśli tak to można powiedzieć, czyli takie mini szkolenia z tego, jak opiekować się takimi osobami, jak je pielęgnować, informacyjne o tym, że możemy wypożyczać chociażby łóżka i różnego rodzaju sprzęt, który pomaga w opiece. Będą to spotkania, które będą opłacone, mamy nadzieję i to jest naszym celem, dlatego też złożyliśmy projekt właśnie to, o czym chciałabym powiedzieć, do firmy Cedrop, która ogłosiła konkurs na granty w kilku dziedzinach. Jedną z nich właśnie jest taka akcja społeczna i dlatego postanowiliśmy ten projekt złożyć właśnie tam. Czy to jest autorski projekt, czy takie rozwiązania, o których pani mówi, gdzieś już są realizowane? Pomysł jest mój autorski, natomiast utwierdziłam się w przekonaniu, że jest to dobry pomysł,
kiedy wpisałam w internecie jakiś czas temu takie hasło i okazało się, że był tylko jeden taki projekt. W jednej z prywatnych klinik zrobiono coś takiego, pozyskano również środki zewnętrzne. Ja rozmawiałam z właścicielką kliniki, która opowiedziała mi o swoim projekcie i okazało się, że faktycznie się sprawdził. Grupa trwała kilka miesięcy, a kiedy już klinika przestała go finansować, ta grupa działała nadal i z tego co wiem działa do tej pory. Czyli sami uczestnicy, którzy często się zmieniają, wymieniają, jedni odchodzą, inni przychodzą, prowadzą dalej tę grupę, wspierając siebie nawzajem, namawiając osoby, które po drodze spotykają do tego, aby w takich spotkaniach na taką grupę, w takich spotkaniach uczestniczyli. Tutaj słyszeliśmy, że firma Cedrop zainicjowała i dołączyła do tego projektu. A kto jeszcze? Nie. Cedrop ogłosił, to nie tak, Cedrop ogłosił swój konkurs na projekty społeczne i postanowiliśmy... Czyli można grant po prostu pozyskać. Tak. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które chcą się zaangażować, jest to na pewno KRDP, które przejęło czy przejmie patronat medialny. Głównym uczestnikiem projektu będzie Caritas Diecezji Płockiej, który przede wszystkim w porozumieniu ze mną, czy w wspólnym porozumieniu ustaliliśmy, że oni chyba będą najlepszą, nawet na pewno najlepszą instytucją, ponieważ tam się te tematy i te problemy pojawiają. Zresztą panie, które tam pracują i miałyby tę, czy mają tę grupę prowadzić, mają już doświadczenia w pojedynczych rozmowach, w próbach takich spotkań i były one tam już podejmowane. Natomiast my, aby rozszerzyć skalę, to dodam tak jeszcze, na pewno zrobimy działania marketingowe, które pomogą w dotarciu nam do tych grup osób, które mogą być zainteresowane, tak? I to jakby wracając do pytania, tutaj też wykazały zainteresowanie szpitale, hospicja, udział w projekcie zaproponował też ksiądz Jarosław Kamiński z Metanoi i myślę, że jest to grupa wystarczająca. Ja przez kilka tygodni jeździłam na spotkania rozmawiając o tym projekcie. Wszyscy dość mocno przyznali mi rację. Jednocześnie obiecali pomóc, tak? Bo chociażby kolportaż ulotek, który nie jest prostym działaniem, ponieważ ochrona danych osobowych nie pozwala nam docierać do takich pacjentów. Dlatego też wszyscy wspólnie będziemy te ulotki rozdawać. Z kim można się kontaktować w sprawie tego projektu? Przede wszystkim ze mną. Myślę, że ewentualnie jest to jeszcze KRDP, tak. A w jaki sposób można się z panią skontaktować? Ja myślę, że najlepiej będzie telefonicznie, więc jeśli mogę podać, tak? No oczywiście. Podać. 501, 502, 580. Ja oczywiście do kontaktu i do współtworzenia projektu zapraszam i zachęcam, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gość poranka.